Siemka, siemka, to nie ściemka. Dzisiaj Wam pokażę filmik, w którym instalujemy Terrarię 1.0.6, czyli jest to najnowsza wersja Terrarii. Zacznijmy od tego, że pobieramy nasz plik. Jest to taki oto plik. Link będzie podany w opisie. Gdy już ściągniemy ten oto plik, wypakujemy tylko dwa pierwsze foldery. Ja już to sobie zrobiłem. Wchodzimy w Net Framework. I mamy trzy oto takie pliki. Pierwszym krokiem jest zainstalowanie tego oto tej oto aplikacji. Jest to .NET FX40 Full Setup. Gdy to zrobimy, instalujemy następną aplikację. Jest to XNavX40 Redis. Gdy to zainstalujemy, nasza Terraria już powinna zacząć działać. Więc wchodzimy tutaj w Terrarię. I to są nasze pliki, które są w folderze. Jest tu kontekst, tutaj takie wszystkie piosenki, jakieś obrazki, ale to nas nie interesuje. Mamy tak, Terraria Server, to gdy to włączymy, możemy zrobić nasz świat. Tutaj akurat mamy do wybrania świat, na przykład wybieramy jedynkę, Enter, wybieramy maksimum graczy, na przykład damy 2, server port, dajemy enter, hasło, na przykład 1, 2, 3, i to się robi. To jest nieważne. Tutaj mamy Terrarię. Pokażę Wam, co się w niej zmieniło i w ogóle. Powinna Wam działać na 100%. Jeśli nie, to zapraszam Was do pisania, komentarzy i wiadomości prywatnych. Okej. To się musi władować, trochę to minie, ale pobawimy się księżycem. Może już tak na sam początek powiem, co się zmieniło. Jest nowa grafika, dodano nowe itemy. Potwory chyba, żadnych potworów chyba nie doszło. Ja już takich nie rozkminiłem, jak dotąd. Myślę, że ta wersja nawet jest bardzo fajna. Dobra, poczekajmy, niech to się wszystko ładuje. Ok. Na sam widok już widać, że to się zmieniło. U góry, tutaj frapsa mam włączonego, widać posiadający item. Jaki item posiadamy? O, i tu na przykład zjęliśmy sobie mushrooma. Wo. Ja ucieknę. Się zabuduje gdzieś, na przykład tu. Szybko 7. I taka ikonka. Jak widzicie tutaj w naszym pasku, mamy cyferki, czyli będziemy wiedzieć, co gdzie leży. Tutaj po prawej stronie pisze nam, ile mamy HP. Jak widzicie, rośnie nam. Gdy wejdziemy w eku, zmieniło się wszystko całkowicie. Tutaj mamy hotbar locket, on clock. Jeszcze tego nie rozkminiłem, ale dobra. Tutaj mamy specjalne miejsce na amunicję, tu mamy trash can, mamy nowe itemy, nowy wygląd. Tutaj zmienił się nam kolorek. Może zrobię workbencha i pokażę Wam, co się zmieniło, co i jak. Oświetlę. 8. Kładę i patrzcie. Mamy drzwi. Drzwi wyglądają właśnie teraz tak, nie takie płaskie. Posiadamy barrel, keg, loom, deser, bench. Są to nowe itemy. To mamy szafkę, to jakby taka ławeczka. Dzięki loom możemy robić rzeczy, craftować ubrania. Za dużo jeszcze nie wiem na temat tych itemków. Ale to muszę rozkminić wszystko. No. I to jak na tyle. Myślę, że poradnik będzie bardzo potrzebny, jeśli chcecie grać. Tak więc, jak mówiłem, jeśli są jakieś problemy, no to zapraszam do pisania komentarzy oraz wiadomości PW. Więc ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.